Ósma godzina. Rano. Dziurawe spodnie, komórki wypadają. Dlatego nie stać na spodnie. Nie, no ja zawsze jak już spodnie, to do końca zużywam. Więc tak, mamy wagę. Idę, biorę, szykuję GPS-a, ściągam z silnika. Specjalnie to przełożę na kombajn. Ciekawe, jakby się jeździło na tej nawigacji, że pewnie wątpię, żeby to było dobre. Dobre. O, tu jeszcze jest jedna. O, i tu jest nawet ta. Kurde, wszystko się poznajdowało. To jest ten minus, że kurde, robią teraz te wszystkie rzeczy, że... O, super sprawa. Kawałek stali. Będziesz czego filmować. Dobra. Dobrze, że wczoraj za bardzo często nie otwierałem tego. Trzeba wziąć te klucze, bo nie widzieliśmy w ogóle kluczy na pole, a trzeba było ustawić noże jeszcze na sieczkarni, bo były cofnięte. I teraz tak, jest godzina 8 rano, trzeba go odmuchać, przesmarować i właśnie tak, klimatyzacja nie działa. Wczoraj już dzwoniłem tam, no około 15 wjechaliśmy, tak, 15-16. To 16 gdzieś tak, w sumie już o 16 zgłosiłem i już Jarek do mnie jedzie. Jarek jedzie i zobaczymy tą, sprawdzimy tą klimatyzację, co i jak tam, co się w niej tam stanęło. Mi się wydaje, że bo ona się kręci, albo gdzieś jakaś drobna nieszczelność, bo to wiadomo, przez zimę sobie stało, kotów tu nie będę chyba wyrzucał. Szkoda tutaj, kurczę, że będzie wyjechać na pole. Bo będą dziewczyny miały dużo później do sprzątania. No i co? Kurde, Rostel, powiem wam, że spisał się wczoraj. Kurde, bałem się, że taki, jak się uchyli szybę z prawej strony, to tak czuć, jakby się paski paliły. Ale to jest po prostu z silnika, bo akurat tak wiatr nam... wiatr zawiewał akurat i się przestraszyliśmy przez chwilę. Ale kurczę, w sumie już później się przyzwyczaiłem do tego zapachu. Jak się nie otwiera kabiny, to nie czuć za bardzo. I co? W końcu się header wyślizgał. Zaraz to błyszczy. Żyletki się też wybłyszczy. Wyślizgały. Tam jeszcze trzeba było chyba to poprawić na dole. Ale zobaczcie, jaka sieczka. Nawet w headerze, widzicie? Tak, słoma tak krucha, że masakra. Także trzeba kosić. Dzisiaj cały dzień będziemy znowu mucić. Ile się da. Ile maszyna wytrzyma. No ale super, podoba mi się to. Oprócz tej klimatyzacji to tam w sumie nic takiego, co można powiedzieć, no nic się tak nie działo, tak? Tylko ta klimatyzacja to jest taka niedogodność była wczoraj, no ale sprawdzimy, tak? Jedzie serwisant i zobaczymy, jak ten. Powiem wam później, co było przyczyną niedziałającej klimatyzacji. No, sprężarka się załączała, więc bezpiecznik raczej odpada. Wczoraj specjalnie patrzyłem, wyszedłem do góry i się załączyła, jak tam brat ruszał, ale to takie dziwne, bo długo się nie włączała, dopiero się włączyła raz, po chwili się włączyła drugi raz, a później jak już kosiliśmy, to się nic już nie włączało. Dziwne. No to zobaczymy, od tego jest serwis, mamy jeszcze rok gwarancji do grudnia, więc poprawki jakieś tam delikatnie, może gdzieś jest tych tyle, trochę tam rurek pewnie po drodze, maszyna się trzęsie, może gdzieś tam jakaś rurka się po prostu dostała drgani i nieszczelność wyszła i tyle, to jest klimatyzacja w każdym pojeździe, tak? No i siemano, witam wszystkich. O, i oto Eddie, szczęśliwy, jedzie na pole, ale wiadomo, każdy dzień rozpoczynający się to są wyzwania. My tak się cieszymy, że jedziemy robić, a po chwili zaraz jakieś problemy. Od razu talerzujemy za dupą. Zobaczcie, jak wygląda ściernisko po jęczmieniu zimnym. Po alienie, także wchodzi talerzóweczka aż miło. Na pierwszy rzut oka, ale zobaczymy, co powie brat i wujek, jak to będzie wyglądać później. Jak się uprawia glebę po alienie, tak? Bo jest różnica, powiem wam, jest ogromna różnica. Przeważnie bez orkowca to ta talerzówka szła po wierzchu. No tutaj powinna iść naprawdę fajnie, tak głęboko dosyć. I widać, że się już zagłębia, nawet wilgoć jeszcze jest. Znaczy wilgoć u nas jest za duża, no nawet.
ale to nic. Teraz tak, mam GPS-a ze sobą. Dobra, te założysz na głowę. Odkosimy tutaj w tą z powrotem header i później odkosimy w tamtą stronę po całej długości. Czy ustawiono, bo ustawiłem 52,5 metra, czyli będzie jedno, bo tu jest do 60 metrów. Jest, widzicie? Trzeba tylko oddalić i zrobić punkt A i punkt B. I wtedy odetniemy sobie równy pasek 100 metrów. Chyba pojedziemy do samego końca, pojedziemy tam przy lesie i wrócimy w tą stronę. Patrzcie, widzicie to? Zobaczcie, jak się uprawia po alienie. Goła ziemia, a talerzówka już naprawdę wysłużona. Wysłużone są te talerze. No i tak jak bez orkowców, na przykład wiosną, no to brat, to można powiedzieć, po wierzchu szedł tym, tak? A tu zobaczcie, jak fajnie, mięciutko. Pięknie przerzuca, pięknie robi. To samo zauważyłem w tamtym roku, gdzie był rzepak. Rzepak był po cirrusie, to talerzówka szła po wierzchu, skrobała po może 2-3 cm. A wjechałem tylko po rzepaku, po alienie i takie coś było, że goła ziemia, nie było patyków w ogóle. Także uprawa jest na przykład po alienie na drugi dzień. Znaczy na drugi dzień, na drugi rok, następny, czyli tak jak teraz. Zobaczcie, jest elegancka uprawa. Goła ziemia. Dobra, jedziemy kosić, szkoda czasu. Coś tak dzisiaj chłodnawo trochę, ale to nic. Zamontowaliśmy, ale wieje. Zamontowaliśmy tutaj gumę. O! Żeby się zsypywało to, bo tak to się zatrzymywało na tym. Dobra, to co, jedziemy. Młócimy. Młócimy, nie wiem, ja to mówię, młócimy. Młócić to młócić. Jedziemy. To zawsze człowiek jak zaczyna, to tak jest. No i dobra, wszystko i można jechać. Zobaczcie, jak fajnie, normalnie nie, naprawdę podoba mi się ta uprawa po alienie, bo jest naprawdę miętka, fajna ziemia. Zobaczcie, jak fajnie wymieszał tą ziemię, tą słomę, te resztki. Nie rozpędzać. Tu jesteśmy akurat w miejscu, dobra, trzeba ustawić GPS-a. Standard, tak? Zobaczmy, jak to wygląda teraz na tej gumie. Czy się będzie zsypywać, czy nie? No i co? I lecimy ten żółwim tempem. A teraz tak, dzisiaj był ogólnie serwisant, klimatyzacja lepiej trochę chodzi, ale to jest nie to. Chyba jest po prostu ten potencjometr.
ten potencjometr chyba jest zepsuty, albo ten sterownik od padawania, czy tam od zakresu mocy. Chuma wie, co to jest. Ja się nie znam na tym. Takie sprawy to ich sprawa. Do tego są ludzie, żeby naprawić klimatyzację. No i czekamy na jakieś te, tam jakieś części. W sobotę przyjedzie i ten. No tyle, to będę musiał się trochę pomęczyć. Ale przynajmniej trochę wieje, chłodniej jest troszeczkę. Ładnie leci, tak jak wczoraj, elegancko. No i dobra, ja się pójdę i... Kurde, żeby nie zapomniał zrobić tej... linii. Będzie dupa. Dobra, dojadę do końca, to się włączę. Jeszcze jedno, zbadamy sobie kilkanaście przejazdów, bo tak, tutaj od lasu dotąd mamy, tam jest rzadziej posiane, czyli 120 kg jęczmienia, po prostu nam z Olkiem źle ustawiliśmy, jak zwykle na standard, po prostu wyszło mniej, tak, 120 kg, a tu już wyszło, tu było dużo gęściej, 155 kg po lewej stronie, o jak widzicie, nawet zobaczcie, po lewej stronie jest jaśniejsze, po prawej stronie jest ciemniejsze, ale zobaczcie, ten rzadszy mi się wydaje, że ma jakby miał więcej głosów, nie wiem, znaczy, że rzadziej ściany, a to jest, znaczy, że jest, on ogólnie nie wykazał takich objawów wiosną, że miał, że żółkły mu liście, jak jest taka szczotka, to takie żółte, stare liście są, tu tego nie było, tam gdzie było rzadko posiane. No, zobaczymy, dobra, gdzie jest ten GPS? Włączam teraz linię, linia B, prowadzenie linii. I teraz robimy pierwszą, co drugą, bo tu jest tak, 50 na pół 25. Moment, co ile to trzeba zrobić? To następną, w drugą wjadę. Teraz sobie pójdziemy tu lewą stroną. Będzie mi łatwiej teraz, żeby po prostu nie podkosić to, co chciałbym sobie zostawić na kontrolki. Także robimy w pełni profesjonalnie. Mamy dokładnie ustawione 52,5 metra. Razy, tu jest druga ścieżka, czyli bo nie mogą ustawić 105, bo po prostu tego GPS nie chciał ustawić. Widocznie uważa, że nie ma szerszych maszyn, no bo w sumie nie ma. Ale żeby sobie zrobić podziałkę, to już jest gitara. Patrz, co do centymetra, na 0%, na 0. O, tutaj takie ładniejsze. Ciekawe, jak tam sobie radzi ten. Sieczkarnia. O, tutaj ładne jest, zarąbiste. 4 w tą. Sieczkarnia jest ok. No i słoma, no widać, że schodzi cały czas. Nie ma takiej kupy jak wtedy. Wtedy to była taka kupa tutaj cały czas. Zobaczymy, na jak długo to starczy. Czy to pomogło, czy nie pomogło, ta guma tutaj na tym zaczepie. Mieliśmy zaczep ściągnąć, ale mówię, tam. Dali, zrobili gumę, chłopaki. No i mamy te odcinki równiutkie 100 metrów. Tego nie oszuka. GPS to GPS. Ja tam bym pojechał na wprost i pewnie by to było wtedy kichowato, nie? A teraz tak, mamy równe 100 metrów. Header 4,90, czyli mamy 49 arów, tak? No to tam mamy tylko jeden ar może i będę robił na pełne headery i będziemy ważyć. Czyli jeden przejazd. To jest w sumie, to wyjdzie w sumie ten. No to w sumie wyjdzie pół hektara, tak? Czy nie, czy 5 arów. Ale to razy 2 się pomnoży, czy no, pomnoży się razy 2 i wyjdzie nam, można powiedzieć, plon na hektar. Ale dzisiaj się kurzy. Masakra. Dzisiaj się to niesamowicie kurzy. Wczoraj tak nie było. A jest chłodniej, ale jest wiaterek i to jest to. Teraz tak, wjeżdżam, w sumie teraz tak, to jest ścieżka, tu jest ścieżka 80 kg czystego azotu, azoto power, tu jesteśmy na stówce, bez azoto power, kurde zjechałem, 20 cm. Tak fajnie szło. No, 13, 12, schodzimy.
na 80 kilo czystego azotu. A centymetry, no to w lewo. Jest. Jest gitara. I teraz wjeżdżamy na 65, palik tam jest. Ja go widzę, wy go na pewno nie widzicie, ale ja go widzę. Wjeżdżamy teraz na 65 kg azotu. No ja nie widzę zbytniej różnicy. O. Teraz, o, koguty się zaświeciły, nieźle. Teraz wjeżdżamy właśnie w tym momencie na 115, o, zobaczcie, 115 kilo azotu. No, jest różnica, jest potężniejszy, chyba więcej słomy. Muszę zwolnić. O, ładnie się ustawiło. 115. Zobaczcie, w tą z powrotem, no i tam kawałeczek i zbiornik, tak? No ale tu jeszcze się zmieści sporo, więc dojadę. Ja sobie dojadę, tam jest przyczepa, muszę dojechać do przyczepy. 9 cm w lewo. No tak, także te 115 kg jakby dał człowiek, to byłoby ładniej to wyglądało. Mi się wydaje, że to jest takie akurat na jedźmiu zimy. 100-115 kg to jest, no można i więcej chyba nie ma co walić, bo później tak, nie dość, że choroby. Oczywiście tam, gdzie było, tutaj gdzie było właśnie 115 kg, zauważyłem to, że fakt, ciemniejsze zboże, ale i ten. Ale i choroby swoje zrobiły. Jesteśmy na 115 teraz. I tak, ogólnie są blachy. Serwisant był i w sumie powiedział, że jednak można dokupić i założyć blachy pod knepicką, takie właśnie do jęczmienia. Więc są takie blachy. No, człowiek nie wie. Tak to jest, no, nie myślałem, że będzie potrzebne, no a jednak potrzebne będzie. Zobaczmy, jak to tam wygląda na tym, ta słoma sypuje się. No pięknie, fajnie to wygląda teraz. Teraz widać, że tylko tutaj po tym zsuwają się łodygi od tego szczypła, tak? Czyli słoma ogólnie zsuwa się. Powinienem dojechać. Dojadę, wysypię przyczepę, brat już talerzuje, zobaczcie, jak to idzie fajnie szybko. Ale ładna ziemia zostaje po tym, mięciutka taka. I już nam wilgoć będzie kumulować, zbierać, akumulować, absorbować. Dobra, bo znowu będzie długi vlog. Ale niestety, muszę wszystko pokazać, jeśli chcecie, żeby... Znaczy, jeśli mają być wiarygodne wyniki, to niestety te filmy będą trwały długo, bo chcę wszystko sfilmować, żeby nie było, żeby ktoś mi podważył, że mówi nieprawdę i w ogóle. A ja jestem taki, że robię wszystko uczciwe. Jeśli coś mówią, że ma działać, to ja to muszę sprawdzić. Działa, powiem o tym, że to działa, zareklamuję. Jeśli nie działa, powiem, że tego po prostu nie kupię i więcej nie będę tego po prostu produktu używał. No trudno, jest jak jest. Płaci się pieniądze, ludziom się mówi, że to działa, więc ma działać, a nie, że... No bo susza była, no bo tamto. Jaka susza, lało tyle czasu i wszystko jest ok. Dobra, nie będę gdykał. Jakie będą wyniki, takie będą. Temu będą tylko winni sobie po prostu ci, co producenci, co produkują te produkty, więc tam mnie to trudno. Ja też nieraz muszę czarę goryczy połknąć, więc
firmy też w sumie są zobowiązane do czegoś, sprzedają nam produkty, więc one mają działać, a nie tylko na jakichś ich testach, ich doświadczeniach. Oni są pewni, że to działa. Ja rozumiem, że to pewnie działa, ale u mnie na przykład może i nie zadziała, a może efekt będzie taki, że będzie lepszy jednak plon o te parę kilo. O kurde, chyba nie dojadę. Mucimy. Klimatyzację, powiem wam, tak samo w samochodzie chodziłem i teraz sobie włączyłem moje GPS, tylko że tutaj sobie tam nakręcałem, bo zostawiałem te placyki i wyszło 48 arów i mamy pełny zbiornik czubaty, nie ma nawet okienka, także no tutaj wychodzi jakieś 3,5 tony. No to te 7,7 powinna być, mi się wydaje, taka uczciwa, ale to nic. Brat od razu trochę potalerzował, także już jest też za dupą, jak to się mówi. A co ma siedzieć na polu, nie? No, tak ma być. Ma być tu robota i tu iść robota. Już ładnie będzie rosło. W sobotę ma popadać u nas deszczyk. To akurat mam nadzieję, że do jutra to skończymy. I ten deszczyk ładnie tutaj sobie zacznie ten pracować. Te ziarka zaczną kiełkować. Rosnąć będzie nam poplon. I go później przeoramy pod rzepak. Także powiem, mam nadzieję, że to powinien być taki w miarę dobry poplon z tego jęczmienia. Myślałem, żeby dać groszek, ale przy tak wczesnym siewie rzepaku to chyba nie ma sensu. Nie zdąży nawet zbytnio, by tam się parę tych okonków, nawet to bez sensu będzie. Chyba że tam masę zielona ma, to samo mamy z jęczmienia ozimego. No i dobra, tam ogólnie zostawiłem już, pokażę wam później placyki, które będziemy ważyć, tak? W różnych dawkach azotu. Dobra, to się później włączę i jadę teraz na obiad. Walkie-talkie przyszły. Dobra, co jakiś czas sobie sprawdzam. Jest jedno ziarko. To jest drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Tu gdzieś siódme. Ósme. Tu jechałem już tak, przyspieszyłem 2,6 na godzinę. Mówię takie, że, bo powiem wam tak, że jak zrobiliśmy tą gumę, przestało teraz ogólnie tak częściej piszczeć, że straty, bo no wtedy słoma leciała, oszukiwała i ja tak się przestraszyłem, mówię, kurde, no mówię, takie tak gubi, to aż niemożliwe. No i wczoraj jeździłem 1,6 na godzinę, 1,6, 1,7, bo mówię, no szkoda, żeby się sypało z tyłu. Tu, tam gdzie byliśmy, to było 2,6, a tu jechałem 2 na godzinę. I specjalnie stanąłem w tym miejscu, żeby wyrzuciło te wszystkie resztki i ziarka. Ale tu stanąłem w miejscu, tak żeby wymuciło wszystko i 2 na godzinę. No mi się daje, że 2 na godzinę przy takim łanie jest chyba ok. No jest ok. Tam było parę ziarek, a tutaj jak 2 na godzinę, 2,2, tak 2,1, 2,2, mi się wydaje, że można jechać, bo wtedy jest takie to, że skacze. Raz jest, raz nie ma tych strat i jest na pomarańczowo, więc to jest na granicy chyba, mi się wydaje. I tak, mamy godzinę już 19:15, no w sumie 16. I tak, jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie są poletka doświadczalne Ediego, proszę państwa. Zobaczcie, jakie piękne. Równiutkie 100 metrów. I tak, tam jest tyczka. To jest tak, 65 kg i Azoto Power.
115 kg bez Azoto Power, 8 tam obok, 80 kg i Azoto Power, dalej jest 100 kg bez Azoto Power i później znowu jest tam różnica między z Azoto Power i bez Azoto Power. Przednę tą jedną ścieżkę. Ładunek został wyłączony. Także akurat przecinam ścieżkę między 65 kg a 115. Gdzieś tutaj, w tym miejscu. Staram się na połowie. No po co to? Tylko w sumie w tą z powrotem zrobimy na każdym. Na każdym zrobimy tak, w tą i z powrotem i wtedy mamy, znaczy nie, w sumie zrobimy w jedną stronę i zważymy, więc tu i tak jest więcej próbek, w razie czego będziemy ważyć więcej. Żeby nie było, że jedna jest gorsza, druga lepsza. Także mamy 115, czyli tutaj praktycznie jesteś w połowie, po lewej stronie 115, 65 kg, po prawej. A tam już mamy 80 i 100, tak żeby spokojnie sobie wszystko pomierzyć, zobaczyć jak możemy zejść. To w sumie dla mnie porównania są, żeby sprawdzić, jak można sobie pozwolić na zejście z azotu? Jakim kosztem? Ogólnie zobaczcie, po lewej stronie jest 115, nawet widać odtąd, po lewej stronie bardziej położone zboże, a tu po prawej stronie 65 kg. No i powiem wam, że strasznie jakiejś dużej różnicy nie ma, moim zdaniem. Ogólnie te badania będą tylko i wyłącznie dla mnie, czyli żebym się sam przekonał. A to co wiadomo, wiecie o tym, że ja wszystko filmuję na kanale, moje wpadki i moje wzloty, można powiedzieć. Jakieś tam sukcesy, niesukcesy, no więcej upadków było niż tych sukcesów, ale trzeba sobie z tym radzić. No i ja sobie postanowiłem w tym roku, żeby sprawdzić na własnej skórze, na własnej ziemi, ile potrzeba tego azotu i tych składników, żeby uzyskać powiedzmy taki owy plon. Czy może faktycznie trzeba było zaoszczędzić 50 kg czystego azotu i dać wszędzie 65 kg i byśmy powiedzmy mieli wynik ekonomiczny na plusie, można powiedzieć. I tu jest właśnie pies pogrzebany, jak to się mówi. Robię te doświadczenia dla siebie, no i też dla widzów. Mogę się z wami oczywiście podzielić, jakie te wyniki będą. To nie są jakieś doktorskie, magisterskie, w laboratorium, na jakichś poletkach doświadczanych. Jest to po prostu, jak widzicie, patrzcie, jaki dzik tutaj wpadł, trzeba podnieść, bo to może kamień być. I już by było oszukane, już by było do podważenia, na przykład w tym miejscu, że o, tu był dzik i tutaj wyszło powiedzmy 2 kg mniej zboża i by była klapa po prostu, tak? Dzisiaj mamy czwartek, 14 lipiec i jutro, jak tam to skosimy, to prawdopodobnie będziemy tutaj na koniec dnia ważyć, przejeżdżać każdy jeden przejazd, ważymy, później z powrotem, z drugiej strony, znaczy od środka będziemy po dwa robić, znaczy z jednej strony ważymy, z drugiej strony ważymy i później tak samo następną też ważymy i tak po kolei wszystkie, no tak na prosty łeb będę wam to w sumie powiem, jak to będziemy robić.
jęczmień zacny. Zobaczcie, jak wygląda ściernisko po talerzówce takiej z małymi talerzykami Unii Gruziąc, która sobie w tamtym roku ledwo radziła z taką sumą przy 4-5 tonach żyta. A zobaczcie, tu macie ile jest teraz tutaj tej słomy i sobie jakoś poradziło, tak? Jakoś sobie poradził. Ła, tak, talerzówka sobie poradziła. Się zamotałem, dobra, nie wiedziałem, którędy jechać. Dobra, jadę tędy, jadę akurat ścieżką. 115 kg azotu. I tak, obkosimy lewą stronę wraz, zmierzymy. Później ewentualnie, jak będziemy mieli czas, drugą stronę też zmierzymy. Czyli będziemy mieli dwa niezależne wyniki. Ewentualnie można średnią z tego zrobić. I tak samo później tam, czyli 115, 65 kg. Tak samo zrobimy dwa wyniki i 80 kg, dwa wyniki. I na końcu tam są, zrobimy 100 kg czystego azotu, też wyniki, bo tam jest taka różnica, że tam jest po prostu azotopower. Jedna ścieżka, a druga jest bez azotopower, ale 100 kg jest na obydwu. Czyli ta sama dawka, ale jedna jest z azotopower. Zobaczymy, czy jest różnica w plonie, w jakości, czy w czymś innym. Będziemy tak samo z każdej próby będziemy robić, opisywać do wiadereczka 5 kg ziarna. Podzielimy się tutaj, jeśli ktoś by chciał, damy te ziarko do badania i w ogóle. Dobra, ja wysypuję i tyle na dzisiaj. Jeszcze może, nie wiem, może jeszcze mi się wydaje, HL-kę ukosimy. Albo 16-kę może urwiemy, ale wątpię. Bardziej HL-ka by się tutaj zdała teraz. No, pogonili dzisiaj trochę, powiem wam, pogonili. Dzisiaj to już trzecia przyczepa, wczoraj już tylko 3 przyczepy zrobiliśmy, także... więcej tego. Może dziadek jechać. Ładunek został wyłączony. Fajnie to wygląda, te poletka. O, widzicie, akurat przekosiłem tak połowy, żeby było przynajmniej na cały header, żeby nie było jakiegoś tam, wiecie, no, przekłamania czy coś, że mniejszy header czy coś tam. Ma być wszystko miarodajne. Pełne headery po 100 metrów, waga razy 2 wychodzi wam tutaj. W sumie to będzie w jedną stronę jeden header, to będzie 5 arów. Razy 2 zrobimy wagę, to wychodzi na hektar, tak, plon. I ogólnie będzie widać różnicę między danymi przejazdami, wielkościami azotu, czy ten azotopower będzie tak samo dany, więc też będzie na tym widać. Tu wszystko jest, tu są pościnane ścieżki, bo będziemy kosić między ścieżkami, a tutaj właśnie na końcu jest zrobione tak, żeby właśnie lewą i prawą stronę skosić. Bo na przykład tutaj mamy ścieżkę i tu już jest ścieżka bez, to jest bez azotopower, a po prawej stronie jest azotopower. O, tak, dokładnie tutaj. Po tej stronie od zewnętrznej i od tamtej zewnętrznej trzeba będzie odkosić po pełnym headerze. Czyli tu jest azotopower, a z tamtej strony nie ma. Albo odwrotnie, ale zobaczcie, jest w kolorze jest nawet teraz różnica. Ja widzę różnicę w kolorze. Nie wiem, czy to ta z tej strony ścieżka, czy tamta, bo musiałbym po prostu teraz pojechać i wszystkie liczyć po kolei, ale ja sobie jutro wezmę, będę miał czas, to wezmę sobie patyczki i sobie powbijam patyczki, ponapisuję numery i według tych numerów, według to, co mam zapisane w książce, będę sobie po prostu notował i tyle. O, dziadek pojechał, super, dobra. Chyba to tyle by było z dzisiaj, ogólnie tyle by było z dzisiaj.
Oczywiście kamera do góry nogami, ale to nic. Na razie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że moje doświadczenia komuś coś tam pomogą. To ogólnie, tak jak mówiłem, to wszystko jest, to co robię teraz, to jest dla mnie, żebym sam się przekonał na własnej skórze, a nie na jakichś badaniach, gdzieś tam na jakichś poletkach, klasach, jedynka, dwójka. No tam to wiecie, no można sobie robić badania. U mnie pola są inne, u każdego rolnika jest inne są pola, więc chciałem się po prostu przekonać na własnej skórze i dla własnego doświadczenia, tak? Będę mądrzejszy o jakieś przysłowiowe parę rzeczy. Jak co roku. Człowiek się uczy całe życie. No i ten rok do tego też zaliczamy, że będziemy mądrzejsi o jakieś doświadczenie, tak? Nie chcę jakoś tam jakiegoś produktu oczernić czy coś. Po prostu, jeśli produkt ktoś sprzedaje, to się od niego wymaga działania. Jeśli jest tak wspaniały i tak ogólnie dobry, no to wyjdzie w plonie. Bo to takie produkty powinny być na wszystkie pola, a nie na jakieś po prostu tam wylizane, wychuchane, laboratoryjne. Bo to nie o to chodzi, że my walimy coś, co nie działa i bez sensu, bo palimy paliwo i pryskamy tym i jeszcze za to płacimy. Ja po prostu wziąłem produkt, który jest teraz nowością, sprawdzamy, tak samo widzicie, wziąłem Arbosa, też jest nowość, wziąłem Rostenmasza, też jest nowość. Ja to wszystko po prostu testuję, tak? Testuję. A przy okazji wy się dowiecie, bo gdybym nie nagrywał na tym kanale, to by się nikt nie dowiedział o takich rzeczach i każdy by nam, można powiedzieć, był pod wpływem słów z jednej strony tych, co tylko sprzedają i mówią, że to jest bardzo dobry produkt i w ogóle. Tu się przekonamy. Mamy praktycznie różnica metr tu, metr tam. Wszystko będzie koszone, ważone. Dobra, na razie. Także finał jutro, piątek. Nic bez żadnej ściemy, bez żadnych zakłamań, bez żadnych jakichś tam korupcji, czy coś czegoś w tym rodzaju. Jak to jest? Dajcie łapę, a my powiedzmy podkręcimy sprawę. Nie ma tu tego u mnie. Trudno. Tak jak już mówiłem. Jak sobie naważyłeś piwa, to sobie musisz to wypić. Hektarów jest to klasa ziemi chyba szósta Z. Coś w tym rodzaju. Taka, że to praktycznie zobaczcie, jakie są place. Tam są wypaleniska, tu są wypaleniska. Tu można by było po prostu wziąć padel i piaskownicę otworzyć i sprzedawać piasek. To jest to bardzo wadliwa tutaj, ten kawałek ziemi jest najbardziej wadliwy. No, w tamtym roku tutaj pszenicy nie było w ogóle. Nic nie było faktycznie. Może gdzieś tam pod lasem, bo tam podmokłe było. To delikatnie, ale tak tutaj widzicie, tu z tego nic nie ukosiłem. Może z 500 kilo z tych dwóch kawałków. Bo nie dość, że po pierwsze, zwierzyna tutaj wyłazi lewo-prawo. Gniecie to. No, na szczęście jęczmień o zimę jest taki, że ma te ości. I ta zwierzyna nie lubuje się w tym, więc widzę, że tylko chodzi sarna. No zobaczcie, jakie to jest. No tutaj jest masakra, tak? Jest masakra. Mogę tego zbytnio tak nie wierzać w to teraz, bo robi się bałagan w zbiorniku, ale wymiesza się. Jakoś się wymiesza. Tak. Przyspieszyłem, wiem. Alerty od razu. Co chciałbym jeszcze tutaj wam dodać na koniec, bo już praktycznie kończymy. Może jeszcze z godzinkę poproszę, więcej nie. Chciałbym wam pokazać, jaka to jest botanacja tej działki. Zobaczcie, tu są wypaleniska i w tamtą stronę, tak jak już widzieliście wcześniej, tam jest totalne wypalenisko. Tak samo tutaj, to jest wadliwa bardzo działka. Dopiero tutaj właśnie gdzieś się zaczyna, odtąd i tak po lewo po skosie jest taka lepsza tam już ziemia. Tutaj, w tą stronę, prawa strona cała i do górek, aż do tyłu, im bardziej do lasu, tym gorsza klasowo działka, więc tu nie ma jakiejś ekstra drugiej, trzeciej, czwartej A klasy. Jest to najgorsza klasa ziemi, jaka może być. Znaczy, no nie jest najgorsza, ale piątka, tak? Tu jest tylko 4 hektary jakieś czwartej B niby.
A reszta to jest ta klasyfikacja jako piąta, ale to jest też wilkowa. No widzicie, no i o to chodzi, że jest to bardzo słaba ziemia, ale jak jest woda, zasobność, składniki, pH, odczyn i do tego system ten, który mamy, właśnie stosujemy w uprawie, dał taki rezultat, że no piękny, piękny jęczmień jest, ale coś mi się wydaje, że tamta część i tamta prawa część i te górki na pewno zaniżą tą średnią, nie? Ale tutaj powiedzmy w dołku, waga, jak będziemy ważyć, na pewno nam powie prawdę, jak to się mówi, zważymy. Jeden przejazd pomnożymy razy dwa i wtedy mamy plon z hektara z tego miejsca, więc... Tada, czego tu więcej? Dobra, tyle z dzisiaj. Nasz mam prawie pełny zbiornik. Słoneczko zachodzi, idą chmury, będzie padać ponoć w nocy, ale jutro ma być znowu ładnie, nam zostało tylko tutaj. Tu jeszcze przekoszę teraz przez środek i tu wykoszę, możliwe, że tu i tu trochę tam. Także mało co zostanie, może z 3 hektary zostanie 3,5 z tamtymi poletkami. I jutro sobie wykosimy na spokojnie i będziemy sobie wszystko dalej notować. Notować i się przekonamy, co i jak, gdzie sypie. Na razie, trzymajcie się.